Pokój Twój jest we mnie, bracie. Pokój Twój jest we mnie, siostro. Witajcie. Dzisiaj tak krótko i na temat podstawowych wiadomości, zastrzeżenia praw, swoich praw. Następnie, jak zwykle, podziękować chciałbym wszystkim tym, którzy wspierają moją działalność, za wszelkie subskrypcje, za Wasze wspaniałe komentarze. I te pozytywne, i te negatywne, które jeszcze bardziej mnie zachęcają do tego, że to co robię i motywują mnie do tego, i potwierdzają tylko, że to co robię jest dobre, bo trafia do tych, którym się to nie podoba. Bo każdy. Komentarz negatywny świadczy o tym, że ten ktoś musiał się z tym materiałem zapoznać. I to mnie bardzo cieszy i bardzo motywuje. I za te, za te komentarze jestem przede wszystkim bardzo, bardzo wdzięczny. Mój kanał jest kanałem edukacyjnym. To co robię to są tylko informacje to są ciekawostki. Nie są to porady prawne w żadnym wypadku. Jest to po prostu materiał, który moim skromnym zdaniem jest wart przekazania nam, żebyśmy się z tym mogli zapoznać, zweryfikować, poszerzyć swoją swoje, swoją wiedzę o. Dalsze poszperanie w różnych materiałach. Na różnych stronach jest wiele stron różnego rodzaju, gdzie można materiał poszerzający tą skromną informację, tą, te ciekawoski, które podaję, aby sobie poszerzyć percepcję na temat, który poruszam. Tak jak już powiedziałem, dzisiaj chciałem krótko powiedzieć o podstawowych wiadomościach. Jako podstawowa wiadomość, zastrzeżenie swoich praw. Każde zarejestrowane nazwisko, i tutaj chodzi o nazwisko pisane kapitalikami, utworzone przez połączenie nadanego imienia, na przykład Jan, i nazwiska rodowego, na przykład Nowak. Bardzo często e, poprzedzone fikcyjnym tytułem, takim jak pan, pani, panna, tworzy zawsze sztuczną osobę prawną o charakterze i podobnie brzmiącym tytule. W rejestrach i bazach danych systemowo inkorporowanych to jest pan, Jan Nowak, Pisane kapitalikami, czy Jan Nowak, pisane z dużej litery i resztę małą literą, są zarówno martwymi, sztucznymi osobami prawnymi. I jeden i drugi przykład. Jeden jest to firma, nazwa firmy, nazwa korporacji, nazwa na nagrobku czegoś, co jest martwe, czyli osoba prawna. I pisane z dużej litery i małymi literami, Jan Nowak na przykład. Jest to osoba tak zwana fizyczna, która jest również martwą, sztuczną osobą prawną. Nazwa pisana kapitalikami może być opisana i to jest teraz zgodne z różnego rodzaju słownikami. Może odczytam: osoba, osoba prawna, osobowość prawna, osoba sztuczna fikcja prawna ens legis firma nazwa handlowa statek w handlu narzędzie nadawcze twór prawa oddział państwa pracownik państwa urzędnik państwa estate trust foreign situs trust sete kewaj trust korporacja decedent korps, franczyzobiorca bankrut debtor. Wszystko te nazwy odnoszą się do nazwy pisanej kapitalikami. Eee, wszystkie prawnie tworzone fikcje są z góry dłużnikami. I z założenia także są dłużnikami, ponieważ zostały stworzone bez jakiegokolwiek Wrodzonej zdolności produkcyjnej. Na każdym dokumencie, aby uniknąć domnie, domniemania przyłączenia się do jednej z tych martwych fikcji rzeczy, należy przynajmniej użyć poprawnej gramatyki, czyli pisowni, a najlepiej zastrzec swoje wszystkie prawa. I na przykład e, można napisać przy, czyli po angielsku baj, b, y, y dwukropek. Jan z dużej litery i małymi literami, dwukropek i na przykład z rodziny Nowak. I za tym wszystkie prawa zastrzeżone. Na papierze komercyjnym, aby uniknąć domniemania przyłączenia się do jakiejkolwiek z tych martwych, fikcyjnych rzeczy. Ponosząc odpowiedzialność, konieczne jest oddzielenie się od fikcyjnego podmiotu poprzez złożenie jednocześnie, przepraszam, jednoznacznej deklaracji o swojej żywej pozycji, jako np. autoryzowany przedstawiciel, autoryzowany agent, pełnomocnik na podstawie prawa zwyczajowego, czy coś w tym sensie. Co ważne, żaden żyjący mężczyzna ani kobieta nie udokumentowują się podpisem. Zacytuję e, artykuł 3 z sekcji 3. E, 3401 z UCC, który stwierdza, że podpis może być złożony pierwsze Ręcznie lub za pomocą urządzenia lub maszyny oraz drugie, poprzez użycie jakiejkolwiek, jakiegokolwiek nazwiska, w tym jakiejkolwiek nazwy handlowej lub przybranej, lub poprzez jakiekolwiek słowo, znak lub symbol wykonany lub przyjęty przez osobę lub firmę pod burmistrzem miasta pod jego kuratelą. Jak więc widzicie, każdy znak korporacji może być podpisem. Bo podpis to znak, który jedynie sugeruje istnienie czegoś, czego tak naprawdę w rzeczywistości nie ma. Nie jest to dowód na istnienie substancji i zdolności do życia. Ktoś, kto składa podpis, jest stroną akomodacyjną i jest pojmowanym pod domniemaniem zgody, że jest czynnie pod zarządem trzecich stron. To jest osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w administracyjnym trybie przymusowego związku ze sztuczną osobą prawną, czyli nazwą pisaną kapitalikami, ze statusem martwy, służącą jako poręczenie za korporacyjny dług państwowy w morskiej jurysdykcji admiralicji, zgodnie z międzynarodowym prawem morza z 1982 roku. Przepraszam, w tym miejscu należy sobie też uzmysłowić, że jako żywy człowiek, a myślę, że wszyscy jesteśmy żywymi ludźmi, istota żywa to jest coś, co powinno zmienić nasz tok myślenia. Co robi istota żywa, człowiek żyjący, gdy sygnuje swoje pisma? Nie tylko swoje, ale w ogóle. Autograf. Autograf jest grafiką odręczną, pochodzącą z Twojej żywej ręki, jako czującego z krwi i kości mężczyzny lub kobiety. Z naszej ręki, tak? Dostarcza on dowodów substancji i zdolności do życia. Dlatego też odcisk kciuka jest również ostatecznym autografem dla żyjącego mężczyzny lub kobiety. Ktoś, kto składa autograf, deklaruje, że jest suwerennym mężczyzną lub kobietą. Z życiodajną pozycją w jurysdykcji prawa powszechnego. Ponieważ rodzisz się suwerenem bez pana, sam decydujesz, jak najlepiej złożyć swój autograf w każdej sytuacji. I tak na przykład: kolory atramentu, jakim składa się różnego rodzaju autografy i tak czerwony oznacza życie, niebieski oznacza morze fioletowy jest to kolor królewski. Oraz kolor czarny oznaczający dług i śmierć. Jak to się dzieje w przypadku autografów wpisanych odręcznie? Jeżeli składamy autograf odręcznie, piszemy go. Jest to też. Musimy też zadeklarować stanowisko ży, życiowe jako deklaracja wolności i jest ważniejsza niż kolor atramentu, jednakże autograf odcisku kciuka jest zawsze w takich pismach pisany czerwonym atramentem oznaczającym twoją życiową krew, naszą życiową krew. Deklaracja pod autografem może być napisana odręcznie na maszynie lub stemplowana pieczątką, i może odnosić się do uniwersalnego kodeksu handlowego UCC lub prawa naturalnego. Włącznie yy, odniesienia do UCC jest ważne. Jeśli autografujesz dokument, który mogą później trafić do sądu gospodarczego, ponieważ powołujesz się na administratora, sędziego, na odpowiednie remedium, regres UCC dla mężczyzn lub kobiety w jurysdykcji Amery... Admiralicji Morskiej Sądu Międzynarodowego Prawa Morza, podczas gdy my, żywi ludzie, chcemy zachować swoje stanowisko jako żyjący mężczyzna i kobieta w jurysdykcji Common Law czyli w, w, w jurysdykcji narodowego prawa ziemi. Eee, żaden urzędnik, tak zwany urzędnik w cudzysłowiu, dlatego że to nie są urzędnicy, tylko funkcjonariusze publiczni, czyli każdy funkcjonariusz publiczny nie przyzna różnicy jurysdykcyjnej pomiędzy sztuczną osobą prawną, a żyjącym mężczyzną lub kobietą, ponieważ ujawniłoby to, że podstępnie zarządzają międzynarodowym bankructwem, dla którego sztuczna osoba prawna jest poręczycielem. Dlatego warto jest pisać, podpisując takie dokumenty, napisać bez uszczerbku, bez uprzedzenia, pod protestem. Zgodnie z artykułem pierwszym 308 Jednolitego Kodeksu Handlowego UCC. Używając takich sformułowań, bez uprzedzenia na przykład, w związku ze swoim autografem informujemy, informujemy drugą stronę, że Zastrzegam sobie prawo, aby nie być zmuszonym do wykonania w ramach jakiegokolwiek kontraktu, umowy handlowej lub upadłości, do której nie przystąpiłem świadomie, dobrowolnie i celowo. A ponadto nie przyjmuję i nie będę przyjmował odpowiedzialności za przymusowe świadczenie z tytułu jakiejkolwiek nieujawnionej umowy, porozumienia handlowego lub upadłości. Powszechny kodeks handlowy artykuł 1 podsekcja 1308. 1308: Wykonanie lub przyjęcie na podstawie zastrzeżenia praw. Strona, która z wyraźnym zastrzeżeniem praw wykonuje lub obiecuje wykonanie lub wyraża zgodę na wykonanie w sposób wymagany lub oferowany przez drugą stronę, nie narusza, nie narusza w ten sposób zastrzeżonych praw. Takie sformułowania jak bez uszczerbku, pod protestem lub podobne są wystarczające. I tutaj podam mały taki przykład. Jam jest istota żywa, żywa dusza. Zastrzegam wszystkie moje prawa zgodnie z UCC 1308. Nie wyrażam zgody na żadną ofertę, na żadne zaproszenie do zawarcia umowy. Bez uszczerbku, bez ujmy. Przepis 1.308 UCC, dawniej 1.207, stanowi również: Dokonanie ważnego zastrzeżenia praw zachowuje wszelkie prawa, jakie dana osoba wówczas posiada, i zapobiega utracie tych praw poprzez zastosowanie koncepcji zrzeczenia się lub zarzutu. Dawne 1.207, podpunkt 7, dzisiaj UCC 1.308. Następnie, w przypadku zrzeczenia się prawa lub roszczenia brak zastrzeżenia powoduje utratę prawa i uniemożliwia jego dochodzenie w późniejszym terminie. Dawniej 1.207.9, dzisiaj 1.308. Wystarczalność zastrzeżenia, każde wyrażenie wskazujące na zamiar zastrzeżenia praw jest wystarczające, takie jak bez sądu. Dawne... Z... 1,207,4, dzisiaj UCC 1,308. Zawsze jest dobrze zastrzec swoje prawa z wyprzedzeniem. Właściwie lepiej jest używać pieczątki, ponieważ świadczy to o tym, że wcześniej zostały zastrzeżone te prawa. I że jesteśmy, jak to się mówi, że korzystamy z jednolitego kodeksu handlowego i jesteśmy z nim w jakiś sposób połączeni, czyli się na niego powołujemy. I teraz taka ciekawostka na samym zakończeniu, już tego mojego krót, króciutkiego, króciutkiego wy, wywodu. W 1666 roku przyjęto ustawę, tak zwaną ustawę Prawo do życia, która się nazywa Sete Kewaj. Zgodnie z którą wszyscy, którzy nie deklarowali się królowi, lub poprzez wyrok w sądzie, sądowy wyrok, że są jako żyjący. Zostali uznani za zmarłych w systemie państwowym. Ich majątek uznano za porzucony i przyniesiony na stałą lub czasową własność zarząd, trustu, korporacji lub towarzystwa. Ponieważ tylko osoba prawna ma prawo do uzyskania majątku osoby lub osoby fizycznej, to tylko beneficjent ma bezwarunkowe prawo do posiadania i rozporządzania nieruchomością. Ale osoba fizyczna w cudzysłowie nabywa jedynie własność nieruchomości i nic więcej. To by było e, krótko. Tyle na temat e, zastrzeżenia praw. Prosiłbym o komentarze, jeżeli coś było niezrozumiałego, starałem się to ująć w jak najkrótszej formie, ale żeby było to zrozumiałe. Postaram się, jeżeli będą jakieś zapytania, rozszerzyć ten temat, jeżeli chodzi o zastrzeżenie praw. To by było chyba na tą chwilę wszystko. Myślę, że było to interesujące. Myślę, że będziecie zgłębiać temat dalej. Gdyż, tak jak powiedziałem, to jest tylko i wyłącznie informacja, to jest tylko i wyłącznie ciekawostka, którą podaję, a uważam, że akurat ta ciekawostka dla nas jest bardzo fajną ciekawostką i dlatego ją nam tutaj przedstawiłem. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu, do następnego ciekawego jakiegoś tematu. Który postaram się w miarę możliwości czasu e, przygotować i się z Wami e, podzielić. Pokój Twój jest we mnie, siostro. Pokój Twój jest we mnie, bracie. Do usłyszenia.